Jedziemy w kolejnym odcinku z serii FIFA 22, kariera zawodnika Cristiano Ronaldo Junior. W poprzednim odcinku oczywiście doszliśmy do soboty 3 stycznia 2026 roku. Jesteśmy już teraz w Manchester United. W poprzednim odcinku zakończyliśmy już współpracę naszą z Juventusem. Na dziś zaczynamy z Manchester United od spotkania w lidze z Brighton. Brighton jest 10, my jesteśmy na 7 miejscu i oczywiście mamy trochę roboty przed sobą, przynajmniej to czwarte miejsce, żeby zdobyć, żeby w następnym sezonie już nie być w Lidze Europy, a w Lidze Mistrzów. Gramy na Old Trafford, więc fajnie, że tu będziemy mieli swój debiut. Gramy na napadzie, patrząc na nasz skład, no to jest spoko, nie jest jakiś niesamowity, ale na pewno jest na tyle dobry, żeby powalczyć to top 4. Dobra, będziemy się powoli przenosić na Old Trafford, jest naprawdę ciekawe bardzo, jak nam się uda powrócić do Premier League. Oczywiście w Premier League byliśmy już kiedyś, jeszcze w barwach Wolverhampton. Tam graliśmy świetnie, bo w pierwszym naszym jedynym sezonie pobiliśmy rekord Salaha najwięcej bramek w jednym sezonie, więc to pokazuje, że dobrze nam się grało już raz. No zobaczymy, jak teraz nam się zagra, czy będziemy też tak samo w tym sezonie dobrze grali. I będziemy wychodzić po raz pierwszy na Old Trafford. Fajnie jest właśnie mieć stadion domowy taki jak przed Old Trafford. Czyli po pierwsze prawdziwy, a po drugie naprawdę legendarny stadion. I będziemy tu mogli grać bardzo, bardzo często. Zobaczymy na jak długo też oczywiście. To jesteśmy. Cristiano Ronaldo Junior będzie miał dzisiaj szansę debiutu. Fajnie to też jest charakterystyczne wyjście oczywiście z tego tunelu tutaj na Old Trafford. I zaczynamy. Zaczynamy nasz debiut. Brighton kontra Manchester United na Old Trafford. I zacząłem też właśnie, tak mówiłem, próbę oczywiście zdobycia miejsca w top 4. Bruno Fernandes. Już teraz nie ma Dybali, jest Bruno za to. Pierwszy strzał nie jest niestety dobry, ale warto próbować, jest rożny, więc oczywiście piłka się tam odbija. Za słabo to jednak. Zgarnie tam jeszcze piłkę jeden z naszych kolegów z drużyny. Rashić. Jeszcze może trzeba przycisnąć Sancheza. Właśnie on się mógł pomylić i tak właśnie zrobił Bruno. Bruno, nie wiem czy też, nie pochodzi, czy Szoretire grał na prawej pomocy? Bo to jest możliwe oczywiście. Garner, Rashić, Bruno. I pierwszy strzał i jest, znaczy drugi strzał, ale jest już gol. Mamy debiutancką bramkę na Old Trafford. Już w pierwszym meczu trafiamy i w 11 minucie, więc też bardzo szybko. Lepszy debiut po prostu nie mógł się wydarzyć. Tu trochę zablokowałem drogę Bruno, ale w sumie właśnie no, nie wiem czy on i tak by nam chyba nie podał, bo to mi się wydaje, żeby i tak nam podał. Nie wiem, czemu tam pisze 7 bramka w 15 meczach. Nie wiem o co chodzi. Guendouzi do Soliego, Marcza, Wan-Bissaka tutaj jest. Chodzi niepewnie, niestety. Muszę przypomnieć, znaczy przypomnieć. Muszę po prostu zapamiętać już powoli tych zawodników, bo jeszcze nie pamiętam dokładnie wszystkich zawodników właśnie. W środku obrony jest Itakura i nie wiem właśnie, czy ta psoba w tym meczu gra, czy kto. Wiem, że Eder u nas Militao jest na środku obrony, ale on chyba w tym meczu nie gra. Sancho. Podanie do nas. I przejmują piłkę. Nie na długo niestety. Ale tu z powrotem przejęcie. Bruno. Strzał zablokowany. Mamy parcie na te strzelanie, bo mamy też okazję oczywiście, więc próbujemy. Garner jeszcze? Nie, niestety nie zgarnął tej piłki. I Beltran teraz z kontrą. To mi się wydaje, że Tagliafico jest na lewej obronie. Dobrze, tutaj będę mówił tapsowa, bo myślę, że to tapsowa gra. Bruno. Aż teraz się z łatwością przedarliśmy. Za daleko chyba? Nie, jednak nie.
Znaczy w sumie troszkę za blisko bramkarza podeszliśmy, ale i tak bramka jest. Mamy 2 do 0. To nazwisko na pewno pamiętałem i nigdy nie zapomną, bo już to nie jest oczywiście pierwszy Ronaldo, który jest w tym klubie. To jest to, co to po prostu Manchester United myślę, że potrzebował w walce o to, żeby być w top 4 czy Premier League, czyli po prostu solidnego i jednego z najlepszych zawodników w sumie na świecie, bo jednak na pewno jesteśmy jednym z najlepszych na świecie. No i my praktycznie co roku nie walczymy tylko, żeby wygrać Króla Strzelców, my też walczymy, żeby być, żeby pobijać rekordy tak naprawdę. Van Hecke. Sima przy piłce. Zgarniamy teraz piłkę, nie na długo. Strzał jeszcze, nie, na szczęście jednak nie mamy piłki. Sancho. Bruno. Rashid. Bruno. Garner. Jeszcze Bruno. Jeszcze Sancho, niestety nie ma bramki. Van Hecke. Będzie powoli kończyła pierwsza połowa. Dobre podanie do Soliego Marcza. Wrzutka. Ale chyba właśnie Dean Henderson łapie piłkę. Dean Henderson z wykopem. Jeszcze będą mieli ostatnią okazję. Silva. Podaje się do Simy. Sima wrzuca, ale Dean Henderson łapie i to jest koniec pierwszej połowy, która naprawdę bardzo świetnie się dla nas zaczęła. Nie tylko dla Manchester United, ale ogólnie dla właśnie Cristiano Ronaldo Juniora, który strzelił już dwie bramki w pierwszych 30 minutach niecałych. I zaczynam drugą połowę. Bruno. Choretire. Bruno. Sancho. Ależ akcja. I to jest bramka. Piękna akcja całej drużyny. I mamy bramkę 3-0. Jadon Sancho z bramką. Tą kartkę Szegendozi dostał, tu jest spalony ewidentnie. Piłka do Bruno, Bruno do Rashicia. Sancho. Bruno. Niestety strata piłki. A jednak faul był. Widocznie był faul jednak. Ta psoba. Niestety nie udało się tę piłkę przejąć. Brighton przy piłce. Beltran, Van Hecke, dobre podanie teraz do Simy. Sima. No tutaj trochę opcji podaje. Strzał i koło bramki na szczęście, bo Andre Silva mógł strzelić bramkę. No nawet może nie kontaktową, ale bramką już na 3-1. Nicolo Zaniolo chyba wchodzi. Tam się wydaje. Tak, Zaniolo wchodzi. Zaniolo. Rashid. Sancho. Zaniolo. No i to jest ryzykowne właśnie, bo taką interwencję musiał robić Sanchez. Przyjmujemy, strzelamy i to jest hat-trick. Błąd Brightona, czy to nas obchodzi? W ogóle nas to nie obchodzi, bo mamy hat-tricka teraz.
No prawie tak samo jak powrót Ronaldo. Ronaldo, można już teraz mówić na niego senior w sumie. Cristiano Ronaldo strzelił właśnie dwie bramki, Aurciu. To chyba jest Sané teraz, tak ogarnąłem, że właśnie cały czas na tym prałem chwilę. To Sané gra i teraz wiem już, to nie jest Choretire. Choć Choretire właśnie podobnie wygląda, też takie afro ma. Znaczy w tej grze tak w miarę wygląda. Sané znaczy. Zaniolo teraz mogło być 5 do 0. Jest rzut rożny. Nie udało się trafić. Jeszcze. Nie ma strzału ostatecznie. Przyjęcie strzału. O, aż to mogła być piękna bramka, by się udało strzelić. Zaniolo zmiana barw, czy by odchodził od nas? Beltran przy piłce, Benteke. Zostało około 10 minut już tego spotkania. Brighton już tu nie ma szans na cokolwiek, tak naprawdę, tylko może na bramkę jakąś taką honorową, czy na otarcie łez, można tak powiedzieć. Strzał przyblokowany i Sanchez garnie teraz piłkę. Zaniolo. Najlepsze to wypuszczenie piłki, ale nie, faulujemy, kurde, no. Szkoda, bo mogła być kolejna kontra dobra. Zaniolo. Rashić. Zaniolo. Sancho. A nie uda się do Garnera podać. Ostatnia akcja Brighton w tym meczu. I nic z tego nie będzie. Jeszcze my mamy szansę teraz na skontrowanie Brighton. Zaniolo. Nie tu niestety, no ale dobra. Jeszcze mamy piłkę na koniec, a no może byśmy nie stracili naprawdę, ale jest dobra, nieważne. Sędziak widzi, że koniec tego świetnego debiutu w wykonaniu Cristiano Ronaldo Juniora. Oczywiście jeszcze zdobędzie na koniec bramkę, znaczy bramkę, piłkę, żeby zapamiętać i po prostu ten moment też jest świetny. Na pewno jednym z najlepszych w karierze, w takiej młodej naprawdę jeszcze karierze, bo jednak nie wiem, który to jest w sumie, czwarty, trzeci sezon. Nie wiem, jak to jak przed nami jest w tabeli, więc nie wiem, te wyniki jeszcze zbytnio nic mi nie sugerują. Mam nadzieję, że już może na szóste miejsce przeszliśmy naprzód troszkę. Teraz jakiś, tak, trzecia runda pucharu Anglii z Queen's Park Rangers. Zobaczymy, jaki skład wyjdzie na ten mecz. Taki sam, chyba taki, taki sam oprócz tego, że Militao jest, dobra. Czyli tak myślałem, Tagliafico jest u nas na lewej obronie. Sané jest tu, no to tak, chyba wszystko w miarę tak samo, dobra. Gramy kolejny raz na Old Trafford. I możemy zaczynać drugie nasze spotkanie dzisiaj.
I też nasz powrót do Pucharu FA Cup. Mam nadzieję, że też fajnie, bo w sumie wygrywa się, nie wiadomo, Puchar Carabao Cup. Już możliwe, że już nie jesteśmy w nim. Finału na pewno jeszcze nie było, bo finał zwykle jest pod koniec lutego albo na początku marca. Więc właśnie jeśli jesteśmy, to jeszcze będziemy grać w tym, a jeśli nie, no to już rzeczywiście nie będziemy grać. Faulowani jesteśmy teraz i może już być żółta kartka. Czerwona już kartka. W 5 minucie Sanfield, no będąc szczery, na czerwono to nie zasługiwało jednak. A tak sędzia zrobił, więc dobra, nie, no dla nas to nie jest, nie nasz problem, to jest problem Queen's Park Rangers. Myślę, że teraz ich szanse z małych na bardzo małe już spadły. Ale teraz świetne podanie. Kakaj teraz przy piłce do tyłu, do Amosa. Kakaj. I teraz będzie jeszcze dla nich out. No ale ze stratą bramki wytrzymali dłużej na pewno niż Brighton, bo my z Brighton strzeliśmy w 11 minucie. Amos. I teraz stracą piłkę. Itakura. Militao gra z 15, czyli wtedy chyba też Militao grał, tylko myślałem, że Tapsoba to był. Dobra, to teraz wszystko, chyba wszystko teraz w miarę będę wiedział. Dostajemy dobre podanie. Troszkę przytrzymywani jesteśmy, ale i tak jeszcze daliśmy na to strzał. I jeszcze w słupek uderzył Sané. Bruno nam oddaje piłkę, strzał. Jeszcze niebezpiecznie dalej jest. Ball. Amos. Świetne podanie do środka. Kelman. Kelman. Stoi w miejscu, nie wie co zrobić. Ball. Kelman. Strata piłki już teraz. Militao zabrał. Bruno. Podajemy od razu do Tagliafico. Nie najlepsze podanie teraz do Jadona. Długa piłka, ale powinniśmy ją przejąć. Tak, Rashid dokładnie. I to może być dobra szansa na kontrę. Świetne podanie. Dosane teraz. Nie, jednak był spalony. Kurde, no. Szkoda, mielibyśmy asystę. Spalony. No, powiem szczerze, że Queen's Park Rangers się trzymają dłużej bez utraty bramki niż się spodziewałem. Rashid. Bruno. Wycofanie do tyłu. Rashid. Strzał. I nie ma bramki. Jednak broni. To jeszcze jakoś świetnie to bronił bramkarz Queen's Park Rangers. No świetna interwencja. Mamy rzut rożny. Bruno z rożnego. Dobrze wychodzi bramkarz. Walsh chyba. To jest tak. Walsh chyba. Kamalainen, dobre sobie podanie. Świetnie teraz podanie do Kelmana. A oczywiście od razu Kelman szybko straci tą piłkę. Ja nie chciałem podawać tylko do Bruno. I niestety to źle wyszło. Ball. Kamalainen. Rashid do nas. Jadon Sancho. Jadon Sancho, pięknie. Mamy jeszcze asystę, zaliczoną tak asystę. 40 minuta i w końcu wchodzimy na prowadzenie. Tak to czułem, że po prostu właśnie to jest kwestia minut, sekund nawet, kiedy my trafimy w końcu tą bramkę, no bo to było pewne. Sancho. Obrót, może jeszcze strzał z daleka, ale Walsh dobrze broni. Rzut rożny.
I koniec pierwszej połowy. Prowadzimy jak na razie 1 do 0 po bramce Jadona Sancho. I zaczynamy drugą już połowę. Zmiany jakieś. Kelman schodzi. Bruno. Podaję do Leroya teraz. Garner. Podaję do Bruno. Bruno oddaje piłkę. Aj, było blisko i ten Kai. Kakaj, chyba Kakaj. Bym prawie, można było mu zabrać piłkę i spróbować strzelić bramkę. Czer, dziwne, że nie podałem to na górze, bo tam na górze właśnie biegł. Nie wiem, kto w sumie u nich, ale jakiś ich zawodnik, który miałby dobrą okazję. Rovella przeszedł do West Hamu. Nie wiem, czy nie czasem z Juventusu właśnie, czyli też z naszego byłego klubu, więc kolejna mogłaby to być strata dla Juve. No bo chyba właśnie on Juve był dalej jeszcze. Jak ja tam byłem. Garner. A, niestety nie dał rady trafić, ale spróbował strzelić, a nie trafił jakby w piłkę, tak to wyglądało. Świetne, teraz podaję, dostaje Ball. Ball. Szuka chyba podania. Podaje, ale to już fatalnie. Sané. Bruno. Podaję do Sanem. Strzał i to już musiała być bramka 2 do 0. No i to już chyba jest upewnienie się po prostu, że mamy awans do czwartej rundy. Choć myślę, że i tak byśmy spokojnie nie stracili bramkę. Ale tak na razie czego, może tak powiedzieć, strzelamy tę bramkę. Dobra akcja dwójkowa z Sané. Daliśmy mu najpierw tą długą piłkę. Sané przyjął, wyczekał dobry moment. My przyjęliśmy, strzeliliśmy tak dobrze, że po prostu nie było to do obrony. I mamy pierwszą bramkę w tej edycji Pucharu Anglii. Więc teraz do asysty oczywiście dokładamy bramkę. Czer. Nie uderza. Wchodzi do pola karnego. Cały czas Czer przy piłce. I w końcu uderza i było bardzo blisko i mogła być bramka. Dobrze, że Wan-Bissaka tą piłkę tutaj dał radę opanować i nie ma rzutu rożnego dla Queen's Park Rangers. Wan-Bissaka. Bruno. Bruno, aj, mogłaby to być właśnie piękna asysta. Jakieś zmiany nastąpiły i gram jako prawy napastnik. Nie wiem szczerze, kto tu wszedł gdzieś. Po prostu może zmiana formacji podczas meczu. Bo nie ma chyba zmian żadnych. Leroy. Bruno. Aj, był to dobry pomysł, żeby mi podać piłkę, ale troszkę bardziej naprzód. Kakaj. I Dean Henderson z łatwością łapie piłkę. Podanie tutaj do Itakury. Tagliafico będzie szukał podania jednak do mnie, nie do Sancho. Podaję teraz do Jadona. Bruno. Jadon. Do Jadona. Jadon z przewrotki, ale no fajnie się tu gra naprawdę. W tych pierwszych już meczach widzę, że świetnie mi się gra właśnie z tą trójką, zwłaszcza Bruno, Sané, Sancho. Naprawdę fajnie się to gra jak na razie. Kakaj. Ostatnia możliwe, że akcja dla w Queen's Park Rangers w tym pucharze Anglii. Nie do Bruno, to miało być do Sané, no ale dobra, najważniejsze, że to wyszło. Rashić. Sancho. Rashić. Wan-Bissaka. Rashić strzela, ale niestety bramki nie ma.
Będzie szerożny? Będzie szerożny chyba. Garner schodzi. Zaniolo wchodzi jeszcze za Garnera na ostatnie minuty. Sancho. Wrzutka. I nie będzie niestety bramki, ale był blisko. Rashid. Kończymy ten mecz z zwycięstwem 2-0. To i tak mogliśmy z łatwością tam naprawdę więcej im strzelić, ale najważniejsze to jest to oczywiście to, że mamy awans do trzeciej rundy Pucharu FA Cup. A teraz pewnie wracamy do zmagań w ligowych Premier League i dowiemy się, czy jesteśmy już przynajmniej na tym szóstym miejscu. Tak, wracamy do Premier League i tutaj jest właśnie już to szóste miejsce, więc powoli, tak jak mówiłem, będziemy próbowali iść miejsce po miejscu, coraz wyżej, aż na miejsce najlepsze, jakie się da praktycznie. Z kim teraz gramy? West Ham. West Ham dopiero co kupili Rowele, więc ciekawe, jak tam właśnie ich skład może wyglądać. West Ham jest który w tabeli? 10, dobra. Rowela będzie u nich debiutował, znaczy debiutował, nie wiadomo, chyba nie debiutował, bo jednak już troszkę zmęczony, ale będzie grał, po prostu to najważniejsze. U nas skład taki sam, dokładnie jak w ostatnim meczu, więc bardzo dobrze, bo takiego składu dobrego nie ma co zmieniać. Transfer do klubu Everton, tak dla Fico? Może nie. London Stadium zaczynamy. Czy ciekawe? Na pewno nie mam tych baniek mydlanych, jak na przykład na początek, czy jak strzelam bramkę zwłaszcza. Chyba nie ma coś takiego u nich w FIFA. Fredericks, Benrama. Strzał, dobra interwencja pierwsza Hendersona. Strzał i niestety jest 1-0. West Ham wychodzi na prowadzenie, więc mamy pierwsze wyzwanie naprawdę w tej naszej przygodzie z Manchesterem, bo już nie strzelimy sobie jako pierwsi. Bruno, podaje do nas. Udało się jeszcze do Wan-Bissaki. Wan-Bissaka. Powalczymy jeszcze, udało się podać do Sané. Garner. Strzał, ale niestety broni Von Balmos. Von Balmos? Nie wiem, nie kojarzę, to jest pewnie stworzony zawodnik. Bruno, szkoda, nie dostaliśmy podania. Zablokowany niestety strzał. Barrera. Benrama. Said Benrama. I Henderson teraz wybija piłkę. Bruno. Niestety nie wygra tej walki o piłkę. Sunset. Dobrze też strzelał. Rzut rożny. I mogło być 2-0. I znowu ten ich napastnik, Sunset chyba. Chyba tak się doczyta, nie kojarzę. On chyba w ligę gra, czy nie? Albo w lidze chyba. Coś kojarzę to nazwisko. Podanie do Jadona. Strzał, Von Balmos broni po raz kolejny, mamy rzut rożny. Strzał, jeszcze nie udało się. Celowałem właśnie to zawsze na miarę, jak widzę, że piłka nie idzie do mnie, to próbuję w miarę tak ustawić się, żeby nie być na spalonym, ale być na wręczeło, żeby dobić piłkę. Militao.
Sané, Bruno, Sané. I teraz Sancho nie trafia, ależ to świetnie rozegrali, ale niestety bez bramki. Rzut rożny, pas kolejny. I to musi być bramka, ale nie ma. Nie ma bramki, no. Kolejny raz robimy świetną akcję, ale niestety brakuje tylko wykończenia. Bruno. Oj, teraz... A nie, jednak to nie był czysty ślizg. I mamy... Szers? To chyba... Bruno. Jeśli jest moment, żeby strzelić bramkę, to jest to teraz. Bruno Fernandes. Nie ma bramki, ale jeszcze z główki dobijemy może. Jeszcze walczmy tutaj. No nie uda się już niestety. Kurde, no było bardzo blisko. Bardzo, bardzo blisko było. Świetnie, Sancho. Sancho. Jeszcze nie uda się pewnie dobić. A jeszcze teraz musi być to Sané. I to musi już być gol. No siedzieliśmy na West Hamie praktycznie odkąd strzeli nam tą bramkę. W końcu mamy wyrównanie. Leroy Sané z bramką wyrównującą. Tu nam się udało przejąć piłkę, znaczy wymusić błąd, a Bruno tak przejął. Nie, to nie Bruno, czy Bruno? No jest dość podobnie z daleka, trochę jak do Tagliafico podobna, podobnie wygląda. Ale dobrze, mamy remis. Teraz wszystko od nowa, zaczynamy przejęcie piłki. Rashić. Bruno, Jadon. Odwracamy się, strzelamy po palcach bramkarza West Hamu, który myślę, że jest ich obecnie zawodnikiem meczu. Strzał z główki, ale chyba właśnie ma być właśnie, bo po naszej główce jeszcze odbiło się od zawodnika West Hamu jakiegoś. Sancho zgarnie tą piłkę i niestety to straci, ale jeszcze odzyskaliśmy na chwilę. Cantwell. Cantwell. Dobrze, mam Bisaka i to będzie koniec tej pierwszej połowy. Jest na razie 1 do 1 remis, ale jest na pewno potencjał, żeby to spotkanie tam naprawdę po prostu wygrać. Ewidentnie jest na to potencjał. I zaczynam drugą połowę. Bruno. Wycięty tam prawie był przez Declana. Uda się jeszcze za mocne popadanie. Tak, za mocne niestety. Do Sancho. Barrera. Faulował niestety Rashić. To będzie dla nich rzut wolny. Dość szybko ta zmiana za Niolo, za Bruno. Szczerze, dziwne, już tak wcześnie. Jeszcze Rice. Jeszcze Lucas Digne. Teraz szansa na kontrę. Nie stajemy niestety piłki, jesteśmy wolni. Teraz to już za późno. Złe podanie od Sancho do Zaniolo. W ostatniej chwili nie udało się podać. Myślałem, że w ostatniej chwili podamy do Sancho, bo to byłoby świetne. Declan Rice z daleka, zablokowany strzał. Znowu Declan Rice, znowu zablokowany strzał. Jeszcze Declan Rice zgarnie tą piłkę.
Jeszcze chyba nie będzie spalony. Nie, jednak nie myślałem, że ten z 24, jeszcze właśnie przez niego nie będzie spalonego, ale jednak nie, jednak był spalony. Podaję teraz do Jadona. Jadon na skrzydle musi pędzić naprzód. Zaniolo będzie rożny, nie będzie drożnego. Leroy, podanie do nas, mamy tutaj miejsca. Strzał i to jest bramka, i tak to się robi. Mamy 2 do 1. Cristiano Ronaldo Junior daje bramkę na prowadzenie. Mamy 2 do 1 z West Hamem. W końcu się udało nam strzelić. W końcu mamy prowadzenie. Tu mogę nawet strzelić tu, a postanowiłem wyczekać i tutaj dać sobie na lepszą nogę. I finie z innym strzałem. W 73 minucie strzelamy bramkę, która daje nam prowadzenie z West Hamem. I teraz trzeba to utrzymać, bo West Ham na pewno może strzelić tą bramkę na 2 do 2, więc trzeba naprawdę to utrzymać. Sancho z piłką do nas. Aj, za słabo. Chciałem do Sané podać od razu. Wan-Bissaka musi wracać szybko na obronę, bo tu właśnie pustkę zostawia. Świetne podanie do Bautisty teraz. Bautista strzela Dean Henderson na szczęście, pomimo że tą piłkę na początku nie złapał, za drugim razem dopiero złapał. Sané. Strata niestety. Można było z tego wyciągnąć coś więcej na pewno w tej akcji. Dobrze, teraz wracam do obrony, bo jednak zależy mi na tym wyniku. Strzał z daleka i koło bramki, ledwo co. I mogła być bramka troszkę zaskoczenia. Jeszcze teraz będzie łaska ostatnia okazja, dlatego wracamy na obronę. I koniec, koniec meczu. No pierwszy raz musieliśmy już podczas naszego pobytu popracować mocno o to zwycięstwo. I takie zwycięstwo najbardziej zdecydowanie cieszy. Mamy zwycięstwo 2 do 1 z West Hamem. I może kolejny raz idziemy o kolejne miejsce naprzód. Może się uda już skoczyć na piąte miejsce. Mamy teraz. A nie, myślałem, że. Choć nie wiem, w sumie może być mecz nawet jakiś pucharowy w sumie. Jednak nie, będzie to Premier League i jesteśmy właśnie na piątym miejscu. To jest to właśnie, że mamy bardzo tutaj ciasno, ale na samym meczu już na pewno. I grałem przeciwko byłemu zespołowi swojemu, więc będę musiał sobie na pewno ustawić Cieszynkę tą właśnie z tym okazaniem szacunku na następny mecz, bo jak strzelę, to na pewno nie chcę celebrować, tylko chcę po prostu okazać szacunek. Na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!